przed chwilą słyszałem jakiś dźwięk. Coś tutaj chodzi wokół mnie. Pilnuję. Matruner, gdzie jesteś, ziom? Boję się samemu, jeszcze w dodatku jest ciemno. I ten deszcz, palący się ogień w takiej pogodzie? What? O co chodzi? Dlaczego tu się pali? Jak deszcz? Co jest? Przezaczyłeś, Matruner? Matruner, i to... Jeju, spadłeś z drzewa? Jak mnie wystraszyłeś. Wszędzie cię szukałem. Odnalazłem cię w końcu. Nie rób. Gdzie byłeś? Boję się. Słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Coś tutaj szelesta. Musimy uważać. Coś tam czarnego stoi. Widzę. Naprzeciwko nas. Jest, koło tego drzewa. Patrz, podbiegło. Widziałem. Głowę żółte. Tam było, Matruner. Tam. Którą stronę? Ty ślepy jesteś? Nie patrz się w prawo. Widzę. Patrz się prosto, tam. A tam? Jeju, patrzyłeś się w drugą stronę. No nie, nie wierzę w to. Nie zauważyłeś go. Była czarna postać. Co mamy zrobić? Ten deszcz, ta ciemność. Za dużo rzeczy tutaj się dzieje. Jeszcze w dodatku widzieliśmy lalkę Chucky i chyba tego stwora, bo Matrunerowi udało się stworzyć Lemon Demon, czyli ta postać, jest, która ma głowę jakby cytryna. Nie zbieraj tego, ogar. Może widzicie tutaj, zobaczcie, ile mamy cytrynek, patrz. Jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednym, o łapeczce w górze. Sprawdzamy teraz aktywność. Kto mnie słyszy, to klika jedną łapeczkę. Wbijamy 10 tysięcy. Weno, pomóż. O, taką niebieską łapeczkę jak moje oczka. Widzisz? Ja się patrzę na ciebie. No weź kliknij. No co ci szkoda. Nie no, żartuję, ale jakby ktoś mógł. Z góry dziękuję. Matruner ma czarne oczy, nie? A ja mam takie niebieskie, jak łapka w górę. Dobra, ale też subskrybujcie mój kanał. Matruner ma język, o, czerwony, jak subskrypcja. Czekaj, ja kliknę raz w ten język. Wyobraźmy sobie, że to jest teraz subskrypcja. Klikamy wszystko, wbijamy 800 tysięcy, a mało brakuje. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to kliknij razem ze mną. Za 3, 2, 1, a masz! O, kliknąłem. Oj, przepraszam. Zasubskrybowałeś kanał. Brawo, tak, gratulacje. Dziękuję. Z dzwonkiem, pamiętajcie. I teraz przejdźmy do rzeczy, bo gdzieś tutaj może się znajdować ta postać. I jeszcze lalka w dodatku. Mamy tabliczkę i na niej napisane Lemon Demon. No, a ja go nie widziałem jeszcze, więc no, nie wiem tak za bardzo. Tak w oddali może. Herobrine kazał mi go stworzyć. Tak. No zobaczcie, tam jest skrzyneczka, tu mam nawet dowód. Mogę Jak ci zdążyliście pokazać. Zauważyć, to ja już jestem sobą. Ściągnę zbrójkę. Wczoraj Matruner, kto nie widział, ściągnął mi skórę, strój lalki. Udało się i się cieszę. Tylko Herobrine, gdy odszedł, to dał Matrunerowi te właśnie składniki, gdzie miał stworzyć Lemona Demona. Tak, no właśnie, i tą książkę, i chyba to by się udało, co? Tak, masz tą książkę w ekwipunku i on tam dał wytyczne, jest co mam zrobić. Czekaj, czytamy. O, jest. To ja, Herobrine, napisane, dobrze. Tak, przewijamy dalej, druga strona. Musicie użyć wszystkie rzeczy. Użyć. Ale ty czemu on po polsku pisał? Przecież no, po angielsku zawsze to robił. Nie wiem, może tłumacz Google czy coś wziął, żebyśmy tłumacz? Na pewno wszystkie na pewno rzeczy, widzieli. Które tobie dałem. No troszeczkę tak może następnie połącz też, rzeczy tam. Po jednej rzeczy i rozlej krew. Jako krew? Co? I chowajcie się. Nie. A ci tutaj jeszcze powinno pisać? Taki zaraz, czymś. Tu jeszcze powinno pisać zostaw łapkę w górę. I subuj kanał Matrunera. Czekaj, tak zostaw napisane. Suba, o, podaj tytuł książki. Podpisz, zamknij. Patrzcie, pisze normalnie. Zostaw suba, autorstwa Smajslą, oryginał. No nie, no zepsułeś moje dowody na istnienie Herobrine'a i Lemona Demona, ty. A właśnie, to była jego książka Herobrine'a, a ja ją zmieniłem, nie. Dobra. Spalimy ją? Co ja narobiłem? Może wyrzucimy ją, czekaj. Dobra, nie pal jej. Żeby nikt nie widział, nie miał dowodów, uwaga. Ej, nie, tylko ej, ty, to jest dobry plan, żeby nikt więcej nie stworzył Lemon Demona. Tak, okay, bo my już to zrobiliśmy, uwaga. Robimy trzy, za 3, 2, 1, go. Się. Spaliła. Poszło. Jaki ogień się wytworzył. Wow. Dobra, zjemy po cytrynce. Nic się nie stało. Nie jedz zjemy tego. Cytrynkę? Matruner, nie jedz tego. Nie, weź cytrynę. Szukajmy teraz. Co dalej? Lalkę Chucky musimy pokonać, bo ona gdzieś tutaj jest. Z tym nożem lata, który jest niezniszczalny. Bardzo ostry, długi zarazem. Skupmy się, bądźmy ostrożni. Oglądajcie do samego końca. I cokolwiek by się nie stało, to musimy pokonać laleczkę.
Chucky. Dobra, ja dam radę, jestem najodważniejszy, najlepszy, najsilniejszy, ubieram zbrójkę, którą dał mi Herobrine, pokonam wszystko i wszystkich. Tam coś się pali w oddali. Dobra, to Matunar, ty idziesz pierwszy? Tak, mówi ten, co jest najodważniejszy, najsilniejszy jest w zbroi. I każe Matunar, iść mi. Dobra. Idziesz pierwszy, ja wcale się nie boję. Mięso armatnie to się nazywa. Mięso armatnie, Matunar. Jesteś tym, jak to się... Przynęta, dobrze. Taś. Lemon Demon, laleczko czaki, malomelu. Do Lemon Demona taś się nie mówi. Ej, widzowie, jak powiedzieć do Lemon Demona? Co cytru, najczęściej... Cytru? Napiszcie cytru. Mi w komentarzu, kto teraz mnie słyszy, jak mówić do Lemon Demona, jakie on słowa lubi, albo coś innego, może śpiewać, a może pokazać? Jeśli wiecie, to piszcie, nie? Nie wiem, a wiesz co, powiem ci tak, że Lemon Demon jest taką postacią, która lubi Lemon... cytryny, a ostatnio... No lubi cytryny, tak mi się, uwielbia, tak mi się, on ma tak głowę chyba. Co? Ale tak mi się ostatnio zdawało, że laleczka Chucky chyba trochę się cytryn boi. Nie wiem, czy to jest prawda, laleczka, ale takie Chucky, mam cytryn... wrażenie. Naprawdę? Tak. Nie wiem, takie mam wrażenie. Ostatnio ją widziałem. Zajrzała do mojej skrzynki, gdzie były cytryny i uciekła. Ale mega jest creepy, naprawdę. No. Jeju, dookoła jest tak ciemno. Jeszcze ten deszcz padający. Pamiętam, gdzieś coś ruszyło. Tam się coś ruszyło. Tam się z tamtej strony coś ruszyło. Nie wiem, czy to... Widzowie, ratujcie. Nie, weźcie to ode mnie. A! Macham do tego! Ty, faktycznie coś się ruszyło! Tam! Za tymi drzewami! Idź tam, Matunar, idź! No idź! Ja się boję! Ten co mówi, że jest najodważniejszy i najsilniejszy, no nie, ja się... i ma zbroję? Znaczy, ja co? Mam... Co? Nie boję się, to... Ale idź na pierwszy! Lemo! Gdzie jesteś, Lemo? Uwaga! Żeby tylko się mu nic nie stało! Matunar, spokojnie! Nie, bo cię już nie widzę! Matunar! To tylko kurczak. Mile, to tylko kurczaczek biedny, dookoła. Bezbronny. Kurczaczek, ja się rozglądam. Widzowie, jeśli coś zauważycie, to od razu też piszcie, nie? Słyszałem grzmot. Ej, zaraz, ale grzmot od czego? A, to może burza, bo Herobrine nie mógł tego zrobić. Okej, skupmy się. Idziemy dalej wśród tych drzew. My slow, popatrz tutaj. Co się popatrz? Co? Popatrz tutaj, co ja mam. Zobacz, patrz. A, sadzonka. Ej, urosłeś drzewo. What? Co tak szybko? Cytrynowe, jakby. To w środku ma cytryny! To jest od Lemon Demona! Przez ten deszcz i tą ciemność tak mało widać. Nie no. Smile, z tymi cytrynami, to co mamy zrobić? Smile, stój! Co? Bez gwałtownych ruchów. Ale czemu? Obróć się do tyłu, tam. Nie gadaj, że ta postać jest za mną. Lemon Demon. Sam się przekonasz, zaraz za tobą. Okay. Smile, powolutku. Ostrożnie. Powolutku. Odchodź. Wyciągam mieczyk już. Błyskawic, odwracam się, lewo. Ostrożnie! Lewo! Co stoi? Kto jest? Kto? Lalka Chucky z nożem! Uciekaj, nogi! Szybko! Zjebaj, to ona! Dawaj, ona chce nas dorwać! Pociąć! Matruner! Ty jesteś odważniejszy, biegnij do niej! Nic nie widzę! Wyskoczyłem! Nie widzisz, jak za ciemno, dostałem serduszka! W nogi! Lewo! Czekaj, dokąd ja mam biegnąć? No nie widzę, tak jest ciemno! Tu zatrzymaj się, czekaj, trzymaj! Stój w miejscu! Ostrożnie, tutaj jest za wysoko, żeby skakać! Okej, jesteś tutaj? Spokojnie! Może się wsłuchajmy, jak jakiś nie dźwięk widać. By był? Rozglądajmy. Nic nie widać, jej nie to ma. Ona była! Lalka Chucky chce nas dopaść, pociąć! Jak ją pokonać? Jak zabrać jej nóż, żeby tego nie miała? Bo wszystko zawdzięcza, to jest dzięki temu nożu, który jest ostry, niepokonany. No on w ogóle, ten nóż tak się trzyma mocno, jest twardy, ostry. Ostrożnie! Nie, to ona! Jestem! Patrz, pocięta, uciekaj, nogi, do góry! Lemon Demon, nie pojaw się, uratuj nas, Remonie! Bo tutaj zepchnąłeś mnie jeszcze! Na samą górę biegnij, na samą górę, Smile! Macha! Pochodnie! Czekaj, co jest? Nie pochodnie! Co to za dźwięk był? Dźwięk! Ucieka lalka! Uciekła! Ej! Słyszałeś tego dźwięku? Słyszał! To ty? Zobaczyłem zorzę! U góry pojawiła się! Jest dźwięk! Taka żółto-zielona. Ale kogo? Kto to śpiewa? Smile! Ta zorza jest żółto-zielona, widzisz ją czy nie? Tak, widzę! Pojawiła się. Co teraz robimy? Słuchaj ten dźwięk. Lalka Chucky się tego przestraszyła. Może to ten Lemon Demon wydaje takie dźwięki. Tylko gdzie on jest? Bo ja go totalnie nie widzę. Ale ten dźwięk słyszałeś, nie, Matunar? Słyszałem i to właśnie taki śpiewany jakby trochę, co? Jakby ktoś śpiewał coś, nie wiem. Lemon Demonie,
Gdzie jesteś? Jeju, no, przez ten deszcz, przez tą ciemność, boję się tam iść. Ale lalka uciekła. Oj, dobra, nie ma deszczu. Widno! Widno się zrobiło! Słońce! Patrz, zorza jest jeszcze w dzień! Zorza w dzień, patrz! O, też, chyba zanika powoli. Ta rozpływa się. Dobrze, tylko ale to co dalej? Wygląda, jaki widok! Idziemy w tym kierunku, gdzie uciekła lalka? Czy teraz co? Bo nie wiem, wiesz co, nie, ja bym poszedł w drugą stronę, bo lalka uciekła tam. Lalka uciekła w tamtą stronę, a my musimy iść w drugą. W drugą? Dobra, tak, no to stamtąd chyba był dźwięk. Gdzieś tutaj blisko nas musi być ta postać. Chyba, prawdopodobnie, Lemon Sremon Depenon. Nie no, Lemon Demon. Weźmy się skupmy. Melon Delon. Melon. Melon Delon. Melonik petepetelepetete. Lemon Delon. Weźmy się skupmy, bo już mi odbija. Troszeczkę się, widzowie, ucieszyłem, bo może ta postać nam pomoże. Wreszcie będzie ktoś w stanie pokonać tą lalkę Chucky. Tego nie wiadomo, sprawdźmy, ale tylko trzeba ją spotkać. Nie wiadomo gdzie, ten las się tak ciągnie, jest długi. Przynajmniej się zrobiło widno. Od razu lepiej się czuję. A powiedz mi, czy jak go spotkamy, może byśmy się z nim przywitali? Nie wiem, przywitali? Jakoś... No nie wiem, może rękę mu trzeba podać, albo nie wiem, powiedzieć nie, dzień dobry. Nie, nie, Matruner, co ty, chcesz się witać z postacią, która nie wiadomo jaka jest, czy zła, czy dobra? Nie robimy tego. Ale nie wiesz, czy on jest dobry, czy zły, musimy go sprawdzić. Rozglądamy się, tam jest jakieś czarne coś. Na razie nic nie dostrzegam, tam jakieś bloki. A, tu prawo, że nic tylko nie wyskoczyło. Widzicie coś, widzowie? Dostrzegacie? Ja muszę złote jabłuszko sobie zjeść na wszelki wypadek, nie? No nie ma, może tą cytrynkę byśmy zjedli? Próbować ją? Co? No czy spróbuj, nie? Spróbuj. Sprawdź, czy kwaśna jest. Kwaśna? A co jeśli ja wtedy padnę, jak ją posmakuję? Nie, nie padniesz, bo ja już ostatnio tak próbowałem, to nic się nie stanie. No dobra, stanie, widzowie, no to jem. Trzy. Na własnej skórze. Dwa, jeden, go. Jem. Co się stało? Dał mi jedzonko. Okej, tak, ej, smaczna. To daje normalnie jedzonko, smaczna cytrynka, no. Taka troszeczkę kwaśnawa, ale dobra, to jest. Ale piecze na języku, nie? Tak piecze, tak mrowi. Tak, troszeczkę piecze, ale jest jedalna. Żebyś zobaczył swoją minę, jaką kwaśną miałeś. Demon, demonie, no. Ta lalka chce nas najwidoczniej pociąć. Gdzieś tutaj jest. Ale zobacz, się wystraszyła. Ten przerażający blok tutaj jest. Ile tego jest tutaj, ten mossy stone? On się kojarzy takimi dungeonami. No. A widzę, tak. Rozglądajmy się dokładnie z ziom, na każdą stronę, na lewo i prawo. I wy, widzowie, tak samo. No weźmy, no ja nic na razie nie dostrzegam. Matruner. Dobra, jestem. Okay. Wiesz co, nic nie widzę. Widzisz coś? Czekaj, tylko drzewa, roślinność. Albo jestem ślepy, albo nie wiem jaki. No nie, no nic nie widzę, no. Ale tam same coś czarnego są tylko. Tam coś czarnego stoi, jakby... Gdzie? To drzewo. Nie, to nie drzewo. To drzewo. To nie drzewo. Nie. Czarna. Rusza się chyba. Albo stoi w miejscu. Halo? Kim ty jesteś na naszym świecie? Skąd się wziąłeś tutaj? Możesz się odwrócić? Halo, przepraszam. Zobacz. Odwrócisz? To jakby ruszyło. Mam podejść? Nie, ty podejdź, ja się boję. Dobra, nie. Ty podejdź. Ja mam podejść? Jest, no tak, a ja mam ryzykować? To ty bądź przynętą. Może byśmy się do niego przywitali, nie wiem, ja się boję jak trochę. Jak przywitali? Ja wyciągam miecz, ja się z nikim nie będę witał, ja się boję. Nie. Zaczął uciekać, uciekał, ruszył się. Dobra. Zwywa. No goń go, Matruner, no biegaj, rzesz. Ja? No tak, nie, a ja nie mam zbrojki, ty jesteś odważny. Nie, ty no masz, to ty biegnij, ja nie. Ty masz zbrojkę. No dobra, nie, no to biegnijmy razem, szybko, go. Ja musimy być odważni. Dawaj. Zanim. Trochę się boję. Pobiegu. To udało ci się najwidoczniej, Matruner, mamy to! Lemon Demon istnieje na naszym świecie! Ale jeszcze się z nim nie spotkaliśmy. Szukajmy dalej, zaprzyjaźnijmy się jakoś, żeby to była dobra postać, a nie zła. Nie wiem, co ona robi generalnie, ale tutaj są te wybuchy. Czy nie rozwaliliśmy czasami TNT? O nie! Lalka! Tak! Tu był ten zamek Herobrine'a! To on jest tam w oddali! Nie, tu były domki! Lalka biegnie! A! Uciekaj, szybko w nogi! Speedrun gazu! Lalka, Lemon Demonie, pomóż nam! To ona! Weź się pokonaj, proszę! Jak to walło! Tu były te domy, widzowie! O nie! Gdzie mam biegnąć? Tu nie ma żadnych drzew! Biegnie tu do mnie! Chciał się skryć! A! Biegnę przed sobą, przed siebie! Matrunerito! No weź mi pomóż! Jestem gdzieś tutaj, tylko ona tutaj już jest za mną! Ja chcę zobaczyć twarz Lemon Demona! Matruner! Gdzie jesteś? Jestem, ale lalka tutaj za mną biega, ja nie wiem, w którą stronę ty pobiegłeś! Z lewej strony! Tu, gdzie jest rozwalone wszystko. Ja jestem przy wybuchach! No tak samo jestem! Dużych. Czemu my się nie widzimy, no? Ty takim bedroku jestem! Czekaj, góry? Okej, hop, schowam pochodnie, bo mi przeszkadza generalnie. Okej, schowałem. Może tymi cytrynami go przyzwamy jakoś? Czekaj, będę je wyrzucał może.
i się wtedy pojawi. Ej, no to, no właśnie, mam cytryny w eku. Rozrzućmy je może. Ale Matuner, dawaj do mnie! Ziom! Halo! O nie, nie słyszę go. Mamma mia, na cytryny, cytryny. Lemonie, demonie, pomóż! Ja już ciebie chcę bardziej widzieć, a nie te lalki, czaki, sraki. Jeju, porozrzucałem. Są tutaj. Skryjmy się gdzieś? Ale, jeju, nawet kowado tutaj co tu robi? Matruner, nie zostawiaj mnie, proszę. Samemu się boję. Dobra, widzowie, nie jestem odważny. Jestem cykorem. No ta postać nie wiadomo, co mi zrobi. Ej, nie chcę być pocięty przez lalkę. Już byłem, miałem strój, to mocno bolało. O, jest, biegnie! Matruner, dobra. Tutaj. Jeju. Mamy, tutaj ja cię przytulę. Okej, okay, fajnie, fajnie. Trzemy się razem za rączkę może, żebyśmy się nie zgubili. Gdzie ta lalka? Ja chyba ją zgubiłem, ona biegła z tamtej strony za mną. Dobra, rozglądam się. Może to nie jest odpowiednie miejsce, abyśmy tutaj byli. Chodźmy. Maj, musimy ją pokonać. Może ten Lemon Demon nam pomoże. No to, no właśnie, no chcę... Ja bym chciał się z nim przywitać. Dać mu... Cytrynka! Ej, no zaśpiewajmy. Maj! To ja rozrzuciłem te cytryny. A, to ty rozrzuciłeś. Tak. A nie, to lalka, to ja nie chcę lalki! Nogi, ona tam jest, znowu dogoni nas! Widzowie, my nie możemy dać radę jej, bo ona ma ten nóż i można spocząć, dlatego się nie bijemy z nią, wiecie o co chodzi? O, cicho! Patrz! Słyszę! Lalka czaki stoi, uciekła! Uciekła? Czekaj, nie widzę tego, upadłem do dziury. Tylko do góry, czekaj, wybuduję się. Uciekła, już nawet nie podchodź tu. On śpiewa. Ale jakoś on tak dziwnie śpiewa, jakoś takim bardzo... O! Ale gdzie jest? Bo nie widzę go. A, nie mam pojęcia. Panie Lemonie, demonie, pojaw się, proszę no. Tu są już bagna. Mamy tam wejść? Tylko z której strony to dobiega, ten dźwięk? Może tam byśmy poszli, tam gdzie wcześniej. Ej, są te drzewa cytrynowe. No właśnie, podejdźmy do nich. Może tam właśnie wokół nich chodzi ten Lemon Demon. Tak się nie rozpędzaj za bardzo, ej. Bo jesteś oddalony już ode mnie, znowu. Wiesz co, Smiley, ja pójdę pierwszy. No, ale nie pierwszy, może razem chodźmy. Ty zostań tutaj, oglądaj się, rozglądaj. No tak, patrz do tyłu. Ej, dobra, to ty się patrz naprost, a ja do tyłu. Rozglądamy. Ja pójdę sprawdzę, co jest przy cytrynach. Może on tam wrócił. Jeju, Lemon Demon we własnej osobie. Ale on tu jest, wiemy, bo widzieliśmy. Tylko, no niestety się z nim nie przywitaliśmy, a chciałbym bardzo, nie? Okej, tyły patrzę, wciąż nikogo nie widzę, żadnej lalki. Niczego nie ma. Chyba z tej strony tak samo, nie? Matruner, a jak u ciebie? Aj, tu są te dziury. Matruner! Matruner, jak u ciebie? No nie, znowu gdzieś poszedł. Smajslo! Matruner, co? To jest tutaj! Co jest? Gdzie? Nie widzę! Matruner, i tu! Przede mną! Dosłownie przede mną! Co było? O, widzę, on biega! Matruner, nie, uważaj, jest koło ciebie, Matruner! Matruner! Ja uciekam! Smajlo, jaszcie cię goni ciebie, to coś! Nie możecie cię porwać! Nie, ja się boję! Szybko, związaj! Ubiegł tu za nim! Musimy, widzowie, biegnijmy w tym kierunku. Ej, czekaj, zaraz, tu wcześniej byliśmy. Wrzucaliśmy w to lawę. Okrąg zrobiliśmy jakby. Matruner? O nie. Pomiędzy tymi drzewami pewnie się zgubił. Matrunerito, ta postać go goniła. Widzę, jest głowa żółta, a czarne ciało. Spada na dół chyba. Co się stało? Zaskoczyła. Jeju, musimy podbiec, tam pewnie za Matrunerem. Zjedzmy złote jabłko. No i weźmy, musimy dać siebie wszystko. Okej, podbiegnijmy, teraz. Go, rura. Matruner? No nie, tu się nie dzieje, nie mogę stracić przyjaciela znowu, żeby być samemu. Ja zawsze jestem sam jak palec. Lemon Demonie, musisz być dobrą postacią, na pewno jesteś miły. Mam cytrynki dla ciebie, możemy je zjeść razem. Proszę, ładnie. Lemonie, demonie. Jeju, nic z tego jeszcze nie dostrzegam. O, widzę, stoi. Pobiegłeś za tymi drzewami. Tak ostrożnie. Nie chciałbym go, wiecie, widzowie, tak za bardzo zaatakować. Musimy przekazać tą dobroć, a nie złość, żeby sobie nie pomyślał, że będę jego wrogiem. Ja chcę być przyjacielem i pokonać lalkę Chucky. Tylko na tym mi zależy. I teraz nic nie widzę. Ale ona gdzieś tutaj biega. Żeby tak po dźwięku było ją usłyszeć na razie. Może zaśpiewajmy. A nie odpowiada. Halo? No nie, czekaj, bo nie widzę. Może jakoś inaczej to trzeba. O! Odpowiada mi! Odpowiada, to działa! Może trzeba śpiewać? Gdzie jesteś?
Panie Lemonie Demonie! Gdzieś blisko mnie, bo słyszę ją wyraźnie. Ale w jakim miejscu? Czy kurczaczki widzę? O, jajeczko w ogóle. Matruner, daj jakikolwiek dźwięk! Chodźmy może tą stroną, żeby tylko lalka mi nie wypadła, żeby tylko lalki tu nie było, żeby tylko lalki nie było, żeby lalki nie było, żeby lalki nie było, żeby lalki nie było. Stoi! Jest! To on! Chyba mnie nie widzi. I coś jakby na niego kapie. Z góry. Ale może tam coś stoi? Matruner, to ty? Stoisz nad nim? Ukrywasz się? Matruner! Jeju, albo ktoś jest u góry i patrzy się na niego, albo to jakaś zasadzka pułapka. Czy mam właśnie podejść, czy nie podejść? Podejść, nie podejść, podejść, nie podejść, podejść, nie podejść. No dobra, kij, no musimy podejść, no. Może tam Matruner jest. Powolutku, zjedzmy złote jabłko, żeby mieć dodatkowe serduszka, regenerację. Okej, podwójnie, dobrze, wyciągnijmy mieczek, czy nie? Może nie, podejdźmy z cytrynką, tak, z cytrynką w rączce. Dobrze, ładnie wyglądam? Tak, pięknie się prezentuję. Dobrze, powolutku, powolutku. Panie Lemonie, proszę, pomóż mi z lalką Chucky. Nie chcę nic sobie zrobić. Jestem miłym chłopcem. Słyszysz mnie? Śpiewa. Sam do siebie. Chyba mnie nie widzi. Podchodzę coraz bliżej. Bliżej jeszcze. Głowa cała żółta. Przepraszam. Panie Lemonie. Obraca się. Widzę ucho. Okej. Zobaczymy zaraz jego twarz całą z bliska. Po raz pierwszy spotkałem Lemona. Demona. O nie. Ale czemu taka twarz? Jo, taka czerwona. Czemu masz taką gębę dużą, szerokątną? Tak, 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 tak. Czy ty jesteś dobry? Chcesz może cytrynkę? Poproszę, jeść. Amciu, amciu. Mami, mami. Nie, ja się boję. Uciekam. Matruner, gdzie jesteś? Ten Lemon Demon tak brzydko wygląda. Ma twarz żółto-czerwoną, jeszcze taki uśmiech w dodatku szeroki bardzo, no. Nie podoba mi się. Nie wiem, czy on jest dobry, czy zły. Widzowie, napiszcie mi to w komentarzu i zobaczymy, co jeszcze się stanie na kanale u Matrunera. Może byśmy zrobili tak, aby podszedł do niego Matruner, jako przynętę. Ej, dobry plan. Wbijcie teraz na jego kanał, Matruner się nazywa i u niego spróbujemy się spotkać. To będzie dobre. Też wpadajcie na mojego Facebooka, Instagrama. Pytania szybko wam wyświetlam. Na FB możecie dać mnie do znajomych, zaobserwować tak samo na Instagramie. Wbijajcie wszystkie linki, macie w opisie pod tym filmem. Kto do mnie teraz napisze, no to spróbuję odpisać i też wbiję na wasze profile. Przypominam, Facebook, Instagram. Instagram, Facebook. Facebook, Instagram. Wbijajcie teraz. To zobaczycie tam moje zdjęcia, możecie mnie zaobserwować. Będę wdzięczny. No i też cztery ostatnie filmiki, które na szczytku ekranu wam się wyświetlam. Po prawej stronie, po lewej, u góry, na dole. Ten odcinek już się kończy. Ja już odbiegłem bardzo daleko, na razie nikogo nie widzę. Nie ma ani Matrunera, ani Lemon Demona, ani lalki Chucky. Musimy się po prostu schować. Zobaczymy, co będzie jutro, dalej. Odcinki są codziennie, także bądźcie razem ze mną. Trzymajcie się, na razie.